Podczas urodzin życzymy sobie 100 lat, wierząc, że to życzenie się spełni. I jak się przekonujemy, może się spełnić. Tak jest w przypadku pani Krystyny Kostrzewy z Wężysk, która obchodziła właśnie 100. urodziny. Dla mnie to naprawdę piękny moment, kiedy jako burmistrz mogę nasze 100-latki gminne wyściskać i to jest jedyny moment, kiedy nie boję się, że ktoś mnie obije, że tak powiem, że obce kobiety. Pani Krystyno, wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie. Naprawdę mam szczęśliwy dzień dzisiaj. 100. urodziny to coś naprawdę wyjątkowego. Gratulujemy jubilatce dobrej formy i zdrowia. Urodziny to też okazja, by wyrazić swój podziw dla wiedzy i doświadczeń życiowych, którymi mało kto może się poszczycić. Zawodowo czym się pani zajmowała? Różnie. Ja zasadniczo pracowałam w kasie militarnej. Ale w PKP? PKP przedwojennym jeszcze. To była posada państwowa. Tak. I za czasów niemieckich, i za polskich. A później to tak różnie. Nie pracowałam, wyszłam za mąż, nie pracowałam. Później znowu tak różnie było. Wszyscy mają? Już mam. Pani jeszcze pamięta czasy, kiedy PKP jeździł punktualnie. Pani Krystyna Kostrzewa nie jest jedyną stulatką mieszkającą w gminie Krosno-Odrzańskie. Składamy zwykle szczęśliwe życzenia, dlatego że będąc 9. rok burmistrzem, jestem u 4. stulatki. Na 9 lat. Na 9 lat w 4. stulatce składam życzenia z wielką przyjemnością. Pani, której składałem życzenia 4 lata temu, w tym roku będzie 104 lata obchodziła. Mieszka w Krośnie-Odrzańskim. I pozostałe 2 stulatki również w Krośnie-Odrzańskim, a pani mieszka tutaj w Wężyskach, więc z wielką przyjemnością chciałem przekazać serdeczne życzenia. I na koniec pytanie, co w takim razie zaśpiewać stulatce podczas jej urodzin? Oto odpowiedź. 100 lat to za mało, 100 lat to za mało, 150 by się zdało.